Ja myślę, Polsko-szwedzka przyjaźń, polsko-szwedzka. Że jednak oni potrafią kochać Pana Jezusa, Matkę Najświętszą i nam dorosłym jest właśnie dużo. Oni nam właśnie pokazują duży przykład. Dlatego, że możemy, jak byliśmy młodzi, może my tego nie robiliśmy. Nie byliśmy tacy, bo różnie to było właśnie, ale ja uważam, że młodzież jest piękna i powinniśmy wskazać im drogę. No na pewno nie robią nieraz to jak trzeba, no ale my dorośli powinniśmy jakoś iść do młodzieży. O, nie wiem. Dziękujemy Pani Jolanty, pozdrawiamy. Proszę tych młodych pozdrowić też od Radia Maryja. Tak, dziękuję, szczęść Boże. Dziękuję Bogu. Pani Jola, pozdrawiam serdecznie i chciałbym powiedzieć, że ma Pani duże, poważne zadanie do wykonania, a gdy mówię to do Pani, to mówię to do wszystkich radiosłuchaczy naszej rozgłośni rozsianych po całym świecie, Polonii, Polaków, młodej emigracji, która zapełnia te opuszczone kościoły w Anglii, we Francji czy gdziekolwiek indziej, to Wy tam stajecie się świadkami wiary, świadkami również naszej polskiej religijności. To, o czym my tutaj mówimy i co staje się i co jest naszym udziałem i naszą codziennością, przyklęknięcie przy kościele, przeżegnanie się, gdy rano przejeżdżam po raz pierwszy do swojego kościoła parafialnego, przyklęknięcie przy przydrożnym krzyżu, pozdrowienie się pozdrowieniem szczęść Boże. To takie jest dla nas naturalne, prawda? Wy tam na obczyźnie nie zawsze możecie tego doświadczać. Między sobą mam nadzieję, że tak. Natomiast wasi znajomi, będący obcokrajowcami, przyglądają się wam również w wymiarze świadectwa wiary. I myślę, że tam jesteście posłani, tam jesteście ambasadorami naszej religijności, naszej wiary. Kolejny telefon w naszych rozmowach. Prosimy, Radio Maryja. Halo? Halo? Szczęść Boże. Szczęść Boże. Ja chciałem do audycji. Jesteśmy na antenie. Z kim mamy przyjemność? Zenek z południa dzwoni. Prosimy, Panie Zenonie. Tak chciałem nadmienić, bo padł tam taki głos, że powiedzmy w parafii nie zawsze młodzież jest akceptowana przez dorosłych. No jest podobna sytuacja z dziećmi, prawda, że dorośli ponoć poszli do proboszcza, że właśnie nie mogą się skupić, nie na modlitwie. No i na przykład roraty zostały rozbite, no specjalnie dla dzieci, a potem jest msza po nich roratnia dla dorosłych. No i to tak, tyle mnie to dziwi, że jaka to jest przyszłość kościoła, w którym nie może być dzieci, prawda. To tyle, dziękuję. Dziękuję, Panie Zenonie. Kolejny telefon, prosimy, Radio Maryja. Halo. Teraz i zawsze, już słyszę, że radioodbiornik wyłączony. Tak, już wyłączyłam, tak. Proszę. Jesteśmy ojca. Na antenie. Witam ojca Benedykta i gości. Chciałam powiedzieć, już dzwonię z Warszawy, Barbara. Chciałam powiedzieć, że u nas jest o godzinie 19 w każdą niedzielę msza właśnie dla studentów i młodzieży. I jest głośna bardzo. I bardzo uważam, że pięknie śpiewają. Też podnoszą ręce. Oglądałam w sobotę koncert, który nadawała telewizja Trwam z Krakowa. Proszę mi wierzyć, ja prawie cały czas ze wzruszenia płakałam, jak pięknie ta młodzież się bawi. Ja mam już 70, prawie 9 lat. Myśmy nie mieli takiej możliwości i takiego szczęścia uczestniczenia w tylu pięknych i w oazach, które były, do której mój syn należał. Chodziłam dwa razy, byłam w pielgrzymce w Częstochowie i też myśmy z radością, z tańcem szli. Nawet to była pielgrzymka w czasie stanu wojennego w 82, a później w 84 roku poszłam. I uważam, że właśnie chwalenie Pana Boga nawet tym śpiewem, tą radością jest też cudowne, wzruszające i odpowiednie dla wieku. Dziękujemy Pani Barbaro, pozdrawiamy. Serdecznie pozdrawiam. Z Panem Bogiem. To bardzo piękne, oba głosy Pani Barbary, bardzo wzruszające, bo taki
prawdziwy, charakteryzujący no, osobisty stosunek do tego, jak przeżywają wiarę nasi młodzi rodacy. I jest to oczywiście, ta sytuacja zmienia się trochę z czasem, który biegnie. My pamiętamy lata, w których jak ksiądz szedł z Panem Jezusem do chorego, to wszyscy na ulicy klękali, bo ministrant dawał dzwonkiem dyskretny dźwięk, że Pan Jezus się zbliża i wszyscy oddawali taką cześć. I inna była oczywiście relacja pomiędzy osobą wierzącą, a osobą duchowną, księdzem. Dzisiaj ta wspólnota się coraz bardziej zacieśnia i bywa tak, że właśnie młodzi na przykład w kościołach modlą się w sposób, no jeszcze powiedzmy sobie 20-30 lat temu właściwie niemal nie do pomyślenia. Jest to inna forma ekspresji, to trzeba uszanować i zrozumieć, bo taka jest po prostu potrzeba. Ona niczym przecież nie uchybia ani kanonowi, ani żadnym regułom liturgicznym. Panie, ani... panie wiceministrze, święty Jan Paweł II w górach nad jeziorem, w lesie na kajaku. Tak, tak, oczywiście. A tutaj nawet chcę przy okazji powiedzieć, bo i pozdrawiam przy okazji księdza Michała Pietrasika, który z młodzieżą z parafii Najświętej Marii Panny Matki Odkupiciela w Łodzi wystawiał takie dwie scenki, o których ja wspomniałem, co mi nawet poza tutaj mikrofonami. Ja pisałem dla nich tam scenariusze do tych scenek i ksiądz przebrał się za wujka Rapackiego, wujka Helenki Kowalskiej, czyli późniejszej świętej Faustyny, bo w domu to się działo na podwórku w kamienicy na Krośnieńskiej w Łodzi, rąbał drewno. No wszyscy daliby wszystko za to, że to jest po prostu no jeden tam z aktorów, a to był po prostu jeden z młodych księży, który chodził razem z nimi, żyje tą wspólnotą. To było bardzo piękne. To jest nowa forma modlitwy, nowa forma przeżywania wiary, nowa forma takiej ekspresji, która chwyta wszystkich za serce. I tam byli akurat pielgrzymi właśnie, jak już mówiłem, z Tajwanu, z Australii, jeszcze skądś, no, dosyć egzotyczne kraje. I oni, tam byli tłumacze z francuskiego, tam z odpowiednich języków, które rozumieli. Sztuki odbywały się bez dialogu, ale no, z pokazem pewnych elementów ruchu, scenografii, właściwej łodzi. Tam była pani prała na tarce bielizny, wieszano tam później na sznurach i tak dalej, i tak dalej. I to wszystko ci widzowie naprawdę z zaciekawieniem patrzyli. Bo oczywiście była Helenka Kowalska w swojej słynnej, kretonowej, różowej sukience. No oczywiście aktorka dzisiaj. No i ksiądz właśnie, który razem z nimi tam, nie wyróżniając się niczym spośród tych amatorów, aktorów, wspaniale z nimi kooperował i, no i uczestniczył w tej pięknej inscenizacji, która miała przecież charakter tak naprawdę modlitewny, bo za chwilkę w Parku Wenecja, w Parku Słowackiego dzisiaj, potocznie nazywam Parkiem Wenecja, tam było pierwsze objawienie w Łodzi świętej Faustyny Chrystusa Cierpiącego. No ale jak mówię, to jest też forma właśnie modlitwy, która ujmowała ludzi z różnych kontynentów. I wszyscy się z tym godzili, wszystkim się tak podobało, że naprawdę okazało się to nowym sposobem także i na tę definicję modlitewną na tę chwilę. No i zapewne chodzi o to, by forma nie zatrzymała nas samej sobie, bądź nie ubliżała istocie, czyli nie ubliżała samemu tutaj Bogu. I w tym naszym dialogu nie chcemy powiedzieć, że nagle trzeba naszą tradycję, naszą kulturę, nasze umiłowanie Eucharystii, Kościoła Matki Najświętszej odrzucić na rzecz czegoś obcego, ale by ta otwartość i pragnienie wspólnego towarzyszenia i pomagania sobie nawzajem pomagała dojść do tej istoty, czyli do spotkania z żywym, prawdziwym Bogiem. Prosimy, Radio Maryja, halo.
Pana Jezus Chrystus. Na wieki wieków, amen. Ojciec Paweł Kruczek z Zmartwychwstaniec z Niemiec, proboszcz parafii nawrócenia świętego Pawła w Taufkirche on the Fields. Ja chciałbym się krótko włączyć do rozmowy, ponieważ jadę na urlop do domu, do rodziców i też na Światowe Dni Młodzieży. I chciałbym tylko potwierdzić, że już w Niemczech spotkałem 3 autokary Hiszpanów i kilka autokarów z Polski. Teraz w nocy jedzie młodzież tak radosna, tak chwaląca Pana Boga. Wystarczy do nich się podejdzie i porozmawia. Jest takie świadectwo gorącej modlitwy i przeżywania, pięknego przeżywania młodego chrześcijaństwa. Chciałbym tylko też tak napomknąć, że w parafii, w której pracuję, było bardzo ubogo, jeśli chodzi o młodzież i dzieci, ale w Roku Miłosierdzia postanowiliśmy razem z naszymi współbraćmi wprowadzić w każdy piątek wystawienie Najświętszego Sakramentu razem z koronką do Miłosierdzia Bożego i od momentu, kiedy Pan Jezus jest adorowany, rusza się coś w parafii. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie wszystkich zmartwychwstańców, wszystkich księży, całą Radio Maryja i całą młodzież na Światowych Dniach Młodzieży. Z Panem Bogiem. Dziękujemy, z Panem Bogiem. Kolejny telefon czy komentarz? Jakieś słowo? Ja o tej radości, która również w głosie ojca Pawła wybrzmiewała w sposób zupełnie naturalny i cieszę się, że się tak raduje, bo rzeczywiście ta fala od paru dni jest odczuwana w całej Polsce. Tam, gdzie było mi dane spotykać się, czy to na krakowskim przedmieściu w Warszawie przed paroma dniami, czy dzisiaj w Toruniu, gdzie spotykaliśmy przecież grupy pielgrzymie i również skautowe, młodych skautów, którzy sposobili się do wyjazdu już do Krakowa, czy w mojej diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Tak, ta radość jest zaraźliwa i cudownie zaraźliwa. I tak niech będzie. I rośnie, wzrasta. Tak. Prosimy, Radio Maryja. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Witam ojca Benedykta i zacznę gości. No ja też chciałam parę słów powiedzieć na temat tej radości, tych mszy świętych. Też nie jestem już młodą osobą, już mam prawnuki, już ho-ho. Ale jeszcze od czasu do czasu jeżdżę sobie koło Częstochowy na Przeprośną Górkę, gdzie tam ojciec Daniel odprawia też piękne msze. I kiedy jest właśnie wystawiony Najświętszy Sakrament, wszyscy z uwielbieniem, w pokorze, w cichości klęczymy, modlimy się. A przed mszą świętą i później po mszy świętej, ile tam radości, ile tam śpiewu, ile tam tańca. Ja, taka babcia, nie dorównuję tym młodym, bo tam są wszyscy, całe rodziny. Ale ile mogę, skaczę, tańczę, ręce do góry i to, co jeszcze mogę. I uważam, że to jest wielka, wielka radość. I patrzę na tych młodych. Też patrzyłam wczoraj w Rzeszowie, w sobotę. W Rzeszowie też, jak się pięknie tam bawili, jak uwielbiali Jezusa. Dzwoniłam do wnuczka, bo był w Krakowie. Pytam, Miłoszku, jesteś? Mówię, na rynku. Tak, jestem, babciu, daleko, nie zobaczysz mnie, ale jestem tu. I myślę, że to jest bardzo piękne, a przecież i w Częstochowie na Jasnej Górze, jak jest spotkanie Radia Maryja, jak pięknie jest, wszyscy ręce do góry, za ręce, wszędzie, to jest radość. Kiedy jest adoracja, to my wszyscy wiemy, że ma być pokora. Pokora i jeszcze raz pokora przed Jezusem, a uwielbienie śpiewem, radością, tańcem, to ja myślę, że zawsze tak wie, Matyńko, patrz, ile masz gości. Jak się Ty cieszysz, my się cieszymy Tobą, a Ty się cieszysz nami. I wszystkiego dobrego życzę z Panem Bogiem. Dziękujemy. Słucham Was. Kto do nas telefonuje? Marianna ze Świętokrzyskiego.
Dzień i noc słucham jedno radio w kuchni, drugie przy uchu, telewizor w drugim kącie. I tylko żyję z wami i za wszystko wam serdeczne Bóg zapłać. Serdecznie pozdrawiam cały PiS. Dziękujemy. Ja, wybaczcie za być może taką krótkochwilną myśl, ale bardzo często komentując świat młodych ludzi, mówię, że są cały czas online. Pani Marianna też jest cały czas online. Wszędzie jest podłączana, ale w zbożnym dziele wspierania Radia Maryja, czego dziękuję i gratuluję. Kolejny telefon. Prosimy, Radio Maryja. Halo. Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zatrzydziewica. Teraz i zawsze. Witam Ojca bardzo serdecznie i gości z Łodzi, mówi Ewa z Łodzi. Fenomen młodzieży, tutaj się czuje nawet fenomen Boży. Przynajmniej ja tak odczułam, kiedy pierwsze już korespondencje czy jakieś zapiski internetowe czytałam w nocy z soboty na niedzielę. Już wtedy mi łzy popłynęły, już wtedy jakieś były chwile wzruszenia, bo to wszystko jest jednak bardzo mocne. To są Boże, fenomenalne po prostu spotkania, nie tylko tutaj w Łodzi. A ponieważ w Łodzi też cały tydzień było mnóstwo młodzieży, gdzie były i drogi krzyżowe, i msze święte, i pikniki integracyjne, na przykład w Bełchatowie, czy konferencje, i baseny, i wspólne posiłki, i spowiedź nawet na schodach katedry łódzkiej, gdzie ojciec Daniel Ansz poprosił kapłanów różnojęzycznych i tam spowiadała się młodzież. No to są te właśnie takie innowacje, które prowadzą do nie zniechęcenia, a zachęcenia właśnie młodzieży na przykład do tej spowiedzi. To były wspaniałe momenty, które uwieńczone były w niedzielę mszą świętą pod przewodnictwem naszego metropolity łódzkiego księdza biskupa Marka Jędraszewskiego w asyście 23 biskupów z całego świata, z 6 kontynentów. Było 70, z 70 krajów byli przedstawiciele. Hala widowiskowo-sportowa 10-tysięczna była wypełniona po brzegi. Pierwszy raz w ogóle było 23 biskupów na łódzkiej ziemi, który działa, Kościół łódzki działa na Łodzi w 96 lat. W homilii, którą przemówił nasz arcybiskup Jędraszewski, właśnie też nawiązał do drogi Helenki Kowalskiej, która właśnie krótko przebywała w Aleksandrowie Łódzkim. Tam była droga krzyżowa z domu, gdzie mieszkała króciutko, do świętych Michałów Archaniołów tamtego kościółka. Czy później, powiedzmy, młodzież francuska, włoska, oglądała, podejrzewam, że chyba wszyscy, też właśnie ten Park Wenecki, gdzie było pierwsze spotkanie młodziutkiej Helenki Kowalskiej z Chrystusem i później droga jej do katedry, to były wzruszenia nie tylko starszych ludzi, ale właśnie tej młodzieży, która słyszała czy zobaczyła różne wizerunki po raz pierwszy. I ksiądz arcybiskup zachęcał również do odmawiania koronki do Miłosierdzia Bożego. Były wezwania we wszystkich językach uczestników, tam gdzie byli w tej hali sportowej, czy były życzenia też dla metropolity łódzkiego z racji urodzin, jak raz miał wtedy urodziny. Czy po posiłku był koncert uwielbienia zorganizowany przez wspólnotę SMNF. I trwało to wszystko do 21 godziny. W internecie mieliśmy bardzo piękne relacje, za co bardzo dziękujemy, bo w domu, jak siedząc, to po prostu mieliśmy możliwość i czas oglądania nas tego wszystkiego i życia razem ze wszystkimi. Fenomen może być również taki dla młodzieży, kiedy im pomożemy. Zostałam zachęcona do modlitwy za Światowe Dni Młodzieży już 18 maja, kiedy z rąk księdza kardynała Stanisława Dziwisza otrzymałam perłowy różaniec z prośbą o modlitwę za SDM. Muszę się z tego wywiązać, oczywiście z prośbą do wszystkich chorych i cierpiących, żeby to po prostu pomagali właśnie w ten sposób młodzieży. Tak samo jak i fenomen może być jeszcze następny. To już sobie tak pozwolę
tak luźno powiedzieć, że jeszcze jest 10 wolnych miejsc na wyjazd do Częstochowy i podam numer telefonu teraz na 28 do pani Marylki 501-0501-56. Bardzo łatwy numer, można się zapisać i ewentualnie jeszcze pojechać do Częstochowy teraz w ten 28. To tyle, ojcze. Fenomenalna sprawa w ogóle generalnie, że były w diecezjach te właśnie spotkania z młodzieżą, która była przygotowywana w przeróżny sposób na spotkanie, nawet oczyszczający, nawet na spotkanie z Ojcem Świętym Franciszkiem 31 w Krakowie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Dziękujemy za ten głos, pani Ewo, z Łodzi, z naszego kochanego miasta. Już kilka razy mówiliśmy, Łódź różnie na tym tle, że tak powiem, mapy wiary w Polsce wypada w rozmaitych tam miejscach, ale jest to nasze piękne, ukochane miasto, z którego niestety dużo młodych ludzi wyjechało za pracą za granicę, ale zostało na tyle jeszcze liczne grono, że właśnie to wszystko, o czym pani mówiła, było powodem do zachwytu i modlitewnej refleksji do nas wszystkich, bo widzieliśmy te wydarzenia, to bardzo podnosiło na duchu. Łódź rzeczywiście zbliża się do swojego stulecia istnienia, bo to w czasie wojny polsko-bolszewickiej była ustanowiona z księdzem biskupem Tymienieckim na czele. No i dzisiaj przeżywamy kolejne jubileusze i zbliżamy się do następnych, a to znaczy, że po pierwsze upływa czas, którego jesteśmy świadomi, a po drugie, no właśnie kolejne pokolenia niby w coraz gorszej sytuacji wychowywane, a jednak zawsze wierne i zawsze Bogu wdzięczne za obecność, świadome swojej wiary i nie tylko nie obawiające się, bo za komuny tośmy się jakoś tam, przepraszam, podobno byli tacy, co się bali przyznać do tego, że wierzą w Boga. No bo raczej nie przypomniałem sobie, żeby u nas na ulicy w kamienicach ktoś się bał. Ale dzisiaj ludzie się potrafią niektórzy wstydzić wiary swojej. Jest rzeczą wielką i ten entuzjazm ludzi młodych, tej wiary entuzjastycznej, radosnej, jest taką formą deklaracji: ja jestem katolikiem. I to jest także i w naszym mieście, ale przecież i w całej Polsce powód do dumy i do pielęgnacji, tak żeby młodzi przekazywali swoim kolegom, młodszym i następnym pokoleniom ten sposób wierności Bogu. Ja chciałbym, jeśli mogę, do słów pani Ewy dołączyć pewien socjologiczny komentarz. A mianowicie opisała pani wielość wydarzeń, które miały miejsce w diecezji łódzkiej. Tak. Jak i w wielu innych miejscach i diecezjach w Polsce o podobnym charakterze. Spowiedź wielojęzyczna, na przykład gra miejska, wiem, że też były takie wydarzenia, chociażby w Warszawie, aktywność w sieci, ale wszystko to czynione jest w grupach wielonarodowych. To nie jest tak, że tylko my Polacy za to odpowiadamy jako gospodarze, ale obok Polaka siedzi jego rówieśnik z innego kraju i wspólnie zawiadują tą przestrzenią tych aktywności. Wobec powyższego chciałbym spróbować odpowiedzieć na pytanie trywialnie zadane. Co nam to robi, że widzimy tę kolejkę wielonarodową do spowiedzi, że w grupach na grze miejskiej są zmiksowane zespoły polsko i tam wielość innych nacji, nam, świadkom tego wydarzenia i nam, uczestnikom tego wydarzenia. Tak? Wobec powyższego mam wrażenie, że warto jest przywołać tę oto kategorię, jaką jest konkret, czyn, działanie. Ja coś robię. Ja nie jestem z boku, nie jestem tylko świadkiem, który obserwuje wydarzenie, ale jestem jego aktywnym aktorem, tak? Włączam się w to. To jest niebywale ważne i mam wrażenie, że pani Ewo,
jak pani powiedziała, że dostała ten diamentowy różaniec i on panią mobilizuje i zachęca do działania, to zgoła odmienna jest ta przestrzeń pani modlitwy i aktywności niż sytuacja, w której pani jest zupełnie wyłączona z tej dynamiki zdarzeń i obserwuje z boku. I druga rzecz, która wydaje się tu niebywale ważna, to jest wspólnota. Gdyż cała ta wielonarodowa młodość, która teraz tak multiplikuje, czyli wzrasta w Polsce, tworzy jedną wspólnotę młodego Kościoła. Oni, mimo że mówią w różnych językach, w sensie języków narodowych, de facto mówią jednym językiem Ewangelii. No i to jest piękne. I to jest ta wspólnota. I trzecia rzecz, która wydaje się tutaj też chyba cenna przywołania, a mianowicie indywidualna relacja. To, że oni są zwielokrotnieni, że ich jest tak wielu, to nie zmienia postaci rzeczy, że każda z nich i każdy z nich na własną biografię odciska doświadczenie tego, co się dzieje dzisiaj i na Światowych Dniach Młodzieży, zarówno przed, jak i po. I to zabierze ze sobą swoją biografię w tej indywidualnej relacji z Panem Bogiem i ze swoim życiem. Cześć, jego osobowość. Rozmawiamy o fenomenie młodzieży katolickiej, o Światowych Dniach Młodzieży z posłem profesorem Jackiem Kurzępą i Mirosławem Orzechowskim, wiceministrem edukacji i publicystą, byłym wiceministrem. Nowe przepisy budzą nowe wątpliwości. Kolegium komisarzy wkrótce powróci do tematu i rozważy w świetle wszystkich zmian, czy potrzebne są kolejne działania związane z ochroną państwa, prawną państwa. W piątek Sejm przyjął zdecydowaną większość senackich poprawek do ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Przeciwko protestowała opozycja, argumentując, że przepisy doprowadzą do paraliżu Trybunału. Politycy PiS-u odpowiadali, że wiele z tych poprawek to pójście na kompromis. Teraz dokument czeka na podpis prezydenta. Teraz informacja sprzed chwili z Krakowa. 4 osoby zostały ranne w zderzeniu 2 autobusów wiozących pielgrzymów. 3 ranni Włosi i Francuz trafili do szpitala. Chcemy, by młodzi ludzie zanieśli w świat iskrę pokoju. Tak na konferencji prasowej zapowiadającej Światowe Dni Młodzieży mówił metropolita krakowski kardynał Stanisław Dziwisz. Wojewoda Małopolski zapewniał z kolei, że wydarzenia w Krakowie oraz w Brzegach koło Wieliczki są zabezpieczone na najwyższym poziomie. Dorota Piotrowska. Kardynał Stanisław Dziwisz mówił, że Światowe Dni Młodzieży chcą zaproponować i tworzyć nową, pokojową kulturę współżycia między narodami. W Europie w tej chwili mamy niepokój. Pokój jest zagrożony. Terroryzm. I to brutalny terroryzm. Więc stąd chcemy stworzyć nastrój pokoju, pojednania, solidarności, życzliwości wzajemnej i niech obejmie ta atmosfera cały świat. Wojewoda Małopolski Józef Pilch poinformował, że aby Światowe Dni Młodzieży odbyły się spokojnie i bezpiecznie, będzie je chronić około 20 tysięcy policjantów. Do tego dochodzi 9 tysięcy strażaków, 800 oficerów i funkcjonariuszy BOR-u, 11 tysięcy funkcjonariuszy Straży Granicznej, do tego dochodzą wolontariusze oraz będą harcerze. Wojewoda Małopolski dodał, że w pełnej gotowości są także służby medyczne. Z Krakowa Dorota Piotrowska, Polskie Radio. I na koniec serwisu jeszcze smutna informacja. Zmarł były ambasador Polski w Moskwie i były szef BBN-u Jerzy Bar. Polska straciła osobę, która rozumiała wydarzenia dziejące się na wschód od polskich granic lepiej niż wielu innych, mówi dyplomata i historyk Paweł Dobrowski. Był znakomitym interlokutorem swoich partnerów na Litwie, na Ukrainie, w Rosji, czyli tam, gdzie pracował i gdzie też było lokowane jego zainteresowanie. Był człowiekiem dyskretnym, ale w takim znaczeniu, że potrafił zachować swoją wiedzę i dzielić się nią tylko wtedy, kiedy to było ważne i nieważne dla niego, ale ważne dla spraw, które reprezentował. Jerzy Bar zmarł po długiej i ciężkiej chorobie, miał 72 lata. To był serwis Trójki. Już
Teraz Monika Smirkowska. Górnik Łęczna po dwóch kolejkach Ekstraklasy ma 0 punktów i zajmuje ostatnie miejsce w tabeli. Dziś u siebie przegrał z Lechią Gdańsk 1-2. Bramka dla gospodarzy padła po samobójczym trafieniu. Górnik od 7 minuty grał w dziesiątkę po czerwonej kartce dla Sasina. Trener Łęcznej Andrzej Rybarski miał pretensje do sędziego. Patrzyliśmy na tę sytuację kilka razy. Uważam, że tam jest żółta kartka dla widowiska, dla kibiców, dla zawodników, dla Lechii Gdańsk. Zdecydowanie lepszy mecz byłby. Wtedy pokazali to, że faktycznie, czy to jest drużyna, która walczy o mistrza Polski, czy nie, bo taką mają kapelę. Ja nie mam zastrzeżeń do zawodników, zagrali dzisiaj na 100%, ja nie wiem, może nawet na 120%. W tabeli po dwóch kolejkach prowadzi Zagłębie Lubin przed Brugbet Termaliką Nieciecza. Obie drużyny mają po 6 punktów. Polskie drużyny poznały dziś rywali w 1/16 finału Krajowego Pucharu. Pary rozlosowano na Stadionie Narodowym. W teoretycznie najciekawszych parach tej rundy Legia Warszawa zagra z Górnikiem Zabrze, a Piast Gliwice zmierzy się z Lechią Gdańsk. Międzynarodowa Federacja Pływacka zgodziła się na występ rosyjskiej reprezentacji na igrzyskach w Rio. Są jednak wyjątki. 7 rosyjskich pływaków podejrzanych o doping lub z historią stosowania niedozwolonych środków do Brazylii nie pojedzie. Wśród nich znaleźli się brązowi medaliści z Londynu Julia Jefimowa i Władimir Morozow. Decyzję o tym, że to poszczególne federacje będą dopuszczać zawodników do startu w Rio, podjął wczoraj Międzynarodowy Komitet Olimpijski. Zawiedziona takim obrotem sprawy jest m.in. Światowa Agencja Antydopingowa, która domagała się wykluczenia wszystkich Rosjan z igrzysk. Tymczasem rosyjska biegaczka Julia Stepanowa zwróciła się do MKOL-u o ponowne rozpatrzenie możliwości jej występu w Rio. To właśnie jej zeznania pomogły w ujawnieniu afery dopingowej. Stepanowa miała wcześniej zgodę na start pod olimpijską flagą, ale wczoraj MKOL ogłosił, że żaden rosyjski lekkoatleta z dopingową przeszłością nie może w igrzyskach startować. Wśród takich zawodników jest właśnie Stepanowa. MKOL zaprosił ją do uczestnictwa w igrzyskach w Rio jako widza. Stepanowa odmówiła. Teraz siatkówka i dość głośny transfer w Plus Lidze. Andrzej Wrona zamienia PGS Krebełchatów na Politechnikę. Dziś środkowy podpisał roczny kontrakt z warszawską drużyną. Kort ziemny i mecz w stolicy. Tak wybrali Niemcy. Nasi tenisiści w połowie września w Berlinie zagrają z nimi w barażu o grupę światową Pucharu Davisa. Wybór miejsca i nawierzchni przysługiwał rywalom. Noc w większości kraju bez deszczu, jutro za to wszędzie możliwe burze gorące od 28 do 31 stopni, tylko nad morzem około 25. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kiedy mamy ochotę na seks? Godzinę przed biorę tabletkę. Przygotowujemy kolację. Mam czas wyjść z psem. I o ile coś nam nie przeszkodzi i ciągle mamy ochotę. A zdarza się to rzadko. Udaje nam się trafić do łóżka. Nie chcesz czekać godzinę? Stosuj regularnie suplement diety Permen King. Zawarty w nim Tribulus Terrestris wspomaga sprawność seksualną. 9/10 mężczyzn jest zadowolonych z efektów niebieskiej tabletki Permen King. Permen. Bądź zawsze w męskiej formie. Liczba zadowolonych mężczyzn na podstawie badania Millward Brown wrzesień 2013. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zazdroszczę też, że... Panu profesorowi dziękuję. Że już tak uformowany jest pan i... Pozwolę sobie, jeśli pozwolisz, Henryku, powiem ci, że ja doświadczam między innymi takich spotkań rodzinnej modlitwy na Dolnym Śląsku, na Mokrym Dworze, w rodzinie Dominika i Amelii Golemów, rodziców trojga dzieci i mam nadzieję coraz bardziej licznej rodziny. Także pozdrawiam Golemów na Mokrym Dworze na Dolnym Śląsku. Panie profesorze, ja już jestem starszy gość, mam 66 lat, no to już nie jestem młody człowiek, ale powiem, to nie jest przechwałka, bardzo dużo czasu spędzam na kolanach i mam wnuczki, jestem już do gimnazjum chodzi, druga do drugiej klasy. Kiedy tylko są u mnie tutaj, to jesteśmy na kolanach. Koronka do Miłosierdzia Bożego, u mnie radio Maryja jest włączone w jednym, w drugim pokoju, tylko to jedno radio. Ale wracając do meritum, ja zadzwoniłem, dlatego że usłyszałem wypowiedź pana ministra. Ja też byłem ministrantem bardzo długo, z 57 roku, ale i wtedy też chodziłem z kapłanem, który chodził z panem Jezusem. I dzwoniłem. Dzisiaj czasami widzę, jak kapłan idzie sam i czasami dzwoni. Nie zawsze, ale są kapłani, którzy mają taki dzwoneczek i dzwonią. I bardzo pięknie, bo ja też spotkałem taką, miałem taką sytuację, osobiście mnie ta sytuacja spotkała. Byłem w Jeleniej Górze u lekarza i przechodził kapłan i widziałem, że ma, nie wiem jak się nazywa to... Bursa. Proszę? Bursa. Tak, miał tutaj na piersi. Ja przyklęknąłem, kapłan się zatrzymał, ale no, to była
To był wyjątek po prostu, że ja tak... Ja po prostu to noszę w sercu i dlatego tak się zachowałem. Natomiast widzę, że ludzie nie reagują. Kapłan nie miał, co prawda, dzwoneczka, ale ja nie o tym też chcę mówić. Proszę zwrócić na jedną rzecz uwagę, że dzisiaj, czy w poprzednich latach, ja widziałem, jak Ojciec Święty Jan Paweł II komunikował ludzi, on sam komunikował, więc stawiano klęcznik i ludzie podchodzili i klękali, przyjmowali Pana Jezusa na kolanach. Kiedy komunikował Ojciec Święty Benedykt XVI, którego bardzo kocham, uwielbiam, modlę się o co dzień też o niego, również komunikował na klęcznikach. Ludzie przychodzili i klękali, przyjmowali Pana Jezusa. I czasami zadaję sobie pytanie ja i pytam przez czasami kapłanów i nie potrafię mi odpowiedzieć. Jest wystawiony Najświętszy Sakrament. Idzie kapłan, klęka na dwa kolana. To pięknie. Ja też to robię. Ale kiedy przyjmuje człowiek komunię świętą, czyli przyjmuje żywe ciało Pana Jezusa, to nawet nie skinie głową, mnie serce boli i czasami mówię, Panie Jezu, przepraszam Cię za tych, ale powiem tak, że ja przyjmuję Pana Jezusa na dwóch kolanach. Staram się Go przyjmować codziennie. Słyszałem, że czasami kapłani jakby patrzą na mnie źle. Nie wiem dlaczego. Mnie to zresztą nie interesuje, natomiast nikt mi nie potrafi wytłumaczyć, dlaczego tak się stało, dlaczego dzisiaj buduje się kościoły, które nie mają balastu. A jeśli już są balastki, w moim mieście jest stary kościół gotycki, który ma piękne balastki, natomiast te balastki są otwarte i kapłan schodzi ze schodków i komunikuje na stojące. Ludzie, nie wiem, to nie jest komunikowanie, to jest takie rozdawnictwo. Mnie to boli, ja dlatego tak mówię, zareagowałem na wypowiedź pana ministra, który powiedział, że kapłan, właśnie, wtedy kiedy kapłan niesie Pana Jezusa, powinniśmy przyklęknąć, ale wtedy, kiedy przyjmujemy Go do własnego serca, to co? To nie przyklękamy. Nawet głową nie skniemy. Ale ojcze Benedykty, może ojciec mi powie, może, bo ojciec jest kapłanem. Co się stało? I od kiedy to się stało? Nie potrafię tego powiedzieć. Ja bardzo serdecznie przepraszam, że może tak troszeczkę z żalem wypowiadam swoją wypowiedź, ale cieszę się naprawdę z tego, co panowie mówicie. Naprawdę, wierzcie mi, cieszę się bardzo i serce moje się raduje, że mężczyźni, bo jesteście panowie mężczyznami, tak pięknie mówicie o modlitwie. Tak pięknie mówicie o tym, że modlicie się w domu, w rodzinach. Ja się naprawdę z tego cieszę i gratuluję wam. Niech Pan was błogosławi. Wszystkiego dobrego. I będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Nie powiedziałbym, panie Henryku, że pan to mówi z żalu. Nie odebrałem tego tak. Z wielkiej gorliwości, z wielkiej miłości do Pana Jezusa Chrystusa, obecnego w Najświętszym Sakramencie, którego pan właśnie traktuje z taką należytą czcią, szacunkiem, który jest dla pana mistrzem, królem. I tutaj... Dlaczego tak się stało? Bo zadał pan takie pytanie. Myślę, że całe nasze doświadczenie relacji międzyludzkich, które kiedyś ukształtowane były jako relacje królewsko-poddańskie, a teraz stały się relacjami bardziej osobowymi w tym wymiarze, żeby przeciwstawić, chociaż nie uważam, by to było adekwatne słowo, bardziej przyjacielskimi i często myślimy to z kumplowskimi. Mylimy. Czy ktoś pomyli. I wówczas cała nasza religijność, nasze postawy, nasza troska o Pana Boga była troską służby o Pana, służącego pazia względem króla. I nie możemy o tym zapomnieć, że Bóg jest królem, że jest naszym Panem, że jest naszym Odkupicielem, że Jemu należna jest cześć i chwała. I wtedy to, co Pan mówi dawniej, wcześniej, główny akcent był na to postawiony. Powinniśmy tego wymiaru naszej relacji do Pana Boga nie zatracić i nie przeakcentować
tego wymiaru, że Jezus Chrystus stał się człowiekiem, jednocześnie odkupicielem i naszym bratem, i jesteśmy wyniesieni do tej godności, że możemy stanąć przed Bogiem w postawie dziecka Bożego, ale w postawie tej godności człowieka uzdolnionego przez Boga do wzajemnej relacji, i to relacji przyjaźni. Tak wytłumaczyłbym ten proces, który jest procesem przeakcentowania w danym czasie naszej relacji do Eucharystii, naszej relacji do ofiary, do przeżywania, składania tej ofiary jako Eucharystii, do przeżywania liturgii. Natomiast mam ja osobiście nadzieję, że nasza formacja eucharystyczna wcześniej czy później przyniesie owoce, i będą to owoce umiłowania Eucharystii i czynienia Eucharystii powszednią. To czyńcie na moją pamiątkę, czyli życie przepełnimy Eucharystią, a nasze życie będzie złożone w Eucharystii jako dar najczystszy, dar naszego życia, życia ewangelicznego, życia Bożego. Myślę, że w tym kluczu musimy mieć kształtowaną wrażliwość, wiedzę, formację naszego sumienia i naszych postaw. Pan zapytał, dlaczego tak się stało, tak odpowiadam i też wyrażam swoje nadzieje. Dziękujemy za ten głos, bo on oczywiście pokazuje moc wrażliwości, jaka jest w nas, którzy oddajemy cześć Panu Bogu, ale też obserwujemy inni, jak to robią. Tak nam się zawsze wydaje, że mogliby robić lepiej, prawda? Zawsze, i mówiliśmy już o tym wcześniej, że wszystko można zrobić lepiej. Młodzi ludzie różnie do tego podchodzą, bo dzisiaj zajmujemy się młodzieżą niż katolickością. Ale świat jest zagoniony, świat pędzi gdzieś, gdzie my nie potrafimy sobie nawet tego miejsca wyobrazić, ale w każdym z nas rozgrywa się ta codzienna walka, aby jak najwięcej miejsca w sobie, w swojej duszy, w swoim sercu, w swoim umyśle, jaźni zostawić dla Pana Boga, żeby o Nim nie zapomnieć. I z naszej religijności, z naszej refleksji bierze się potrzeba modlitwy, bierze się potrzeba oddania Bogu jeszcze większej czci. No nie zawsze jest to, wie Pan, możliwe, ale staramy się. Myślę, że najczystsze i najbardziej wartościowe są nasze intencje i nasza szczera chęć zrobienia lepiej. Tak, te czasy były piękne, kiedy szacunek dla Pana Jezusa, którego niósł kapłan, ale też przecież i dla sukni duchownej księdza, był tak wielki, że właściwie on nie przerastał ani naszych możliwości dzisiaj, ani naszej wyobraźni, ani naszej duchowości nawet. Ale jednak był to pewien etap naszego historycznego rozwoju religijnego. On ulega zmianie. I oczywiście lepiej by było, gdyby było tak kiedyś. Nic jednocześnie nie stoi na przeszkodzie, bo przecież klękamy z naszymi dziećmi, już teraz ja to z wnukami, bo moje córki już dorosłe są i teraz dały mi tylko wnuków, no więc klękam z nimi w modlitwie i to jest bardzo piękne, kiedy czuję koło siebie wnuczka, no bo wnusia ma 2 latka dopiero, a więc ona oczywiście też żegna się, jest maleńka, często sięga po nasz różaniec, który mamy w domu na widocznym miejscu i razem się modlimy. I to jest coś pięknego, bo mamy przekonanie, że właśnie dorasta ta świadomość trwałości wiary w tym dziecku, które oczywiście samodzielnie się modli, bo pełny skład pacierza wypowiada,
ale jednak robimy to razem rodzinnie. To jest zupełnie inny poziom i inna wartość. Oto on nam zwraca uwagę, jak mamy się jeszcze tutaj, żeby się tam gdzieś nie rozejrzeć, tylko pokazuje palcem na obraz Matki Bożej czy na krzyż. I to jest wszystko oczywiście bardzo piękne, bo w tym zarzewie trwa i kształtuje się i umacnia wiara naszych pokoleń, następnych pokoleń. To właśnie z takich drobnych, rodzinnych sytuacji, ale też i oczywiście z naszych pragnień, żeby było lepiej, najlepiej tak, jak mnie się wydaje, że jest dobrze. A nawet jak nie jest, to wtedy właśnie myślę, że zostawimy po prostu po sobie tę ziemię tak udeptaną, że jakiś tam podmuch jej nie naruszy i nie zniekształci. Mówię o ziemi uprawnej wiarą. Ja, jeśli pozwolicie, ja wrócę na chwilę do słów pani Anny, która przed momentem mówiła o młodzieży jako kwiecie, który należy podlewać i użyła takiego zwrotu, iż obmarla młodych, ale również i młodych kapłanów. I pozwólcie, że w tym wątku dwa zdania, a mianowicie z wielkim respektem i wdzięcznością odnoszę się do bardzo intensywnej, wielkiej pracy, jaką wykonują młodzi kapłani, osoby konsekrowane, siostry zakonne, którzy przygotowywali młodzież do Światowych Dni Młodzieży. Przecież ta praca trwała wiele miesięcy i jeśli mówimy dzisiaj o fenomenie młodych, to nie jest tak różowo, że wszyscy na wyprzódki czwórkami do tego Krakowa, Częstochowy chcą lecieć. Wielokrotnie były poważne, potrzebne rozmowy z młodymi. Uświadamianie im, po co to jest, dlaczego, że warto, nie warto. I to wzięli na siebie pierwszoliniowi kapłani, właśnie ci najmłodsi, wikarzy w naszych parafiach, katecheci w szkołach, i ten zasiew czynili. Zatem wielkie dzięki, drodzy kapłani, drogie siostry zakonne, które tę posługę wśród młodych czynicie. Ale chciałbym powiedzieć o jeszcze jednym aspekcie. Tak się składa, że również i do mnie docierały podmuchy związane z trudem organizacyjnym tego przedsięwzięcia, między innymi w diecezjach i parafiach. Gości trzeba było zaopiekować się nimi. Trzeba było dać wikt i opierunek. Na to potrzebne były pieniążki. Potrzebny był rząd rozmaitych sponsorów, ludzi dobrej woli, którzy chcieli wspierać. Kto stukał do tych drzwi? Kto dzwonił do tych telefonów? Najczęściej właśnie księża, najczęściej siostry. To oni brali na siebie bardzo często niewdzięczną rolę takiego proszącego. I za to również im dziękuję. A tym, którzy byli darczyńcami, serdeczne też Bóg zapłać. Za to, że wsparliście, że nie uchyliliście się, że wspomogliście. To jest właśnie ta wspólnota, wspólne dzieło nas wszystkich, Światowe Dni Młodzieży. Jeśli będzie mi dane jeszcze za chwilę powiedzieć, to chciałbym jeszcze zdanie o harcerzach, ale to za moment. Prosimy, Radio Maryja, halo? Halo, Radio Maryja? Chciała do jesteśmy na antenie, jesteśmy na antenie. Jesteśmy na antenie. Król nam wszyscy. Zawsze wszędzie. Ja bym, nie jest już wyręczył jeden pan, który siebie powiadam. Tylko ten pan, to mi tak użyło, że się poczułam jak trzeba. Ten pan, który się tak pięknie wypowiadał. Jeden człowiek, który tu pracuje. Więc chodzi mi o to, że się w kościele teraz nie kręci, tylko się tańczy, że teraz się, to wszystko, no wszystko co naraz powiedzieć nie zdążę, żeby w niedzielę handlu nie było, nie było gdzieś handlowe. Tam nie chciała szabelki, bez szabelki można zrobić, żeby skoty były nieczynne, ale trzeba pomyśleć o tym. Teraz to, są te koronka ruszeń, to nie jest. Koronka mrańcowa jest to, Dawid pisze wszędzie, w lektywacjach, książeczka, pisze na każdy dzień, która ta, nie boli, nie może przejść.
poniedziałek, teraz osra, wtorek, góreczka, środę, stalewa, a w piątek jest Boże Narodzenie. No, to tajemnice środku. Piątek jest cały dzień piątkiem. Są kraje takie niektóre, że piątek to jest nie święto, ale jest bardzo ważny dzień, uszanowanie ten dzień jest. Że teraz to, jak się patrzysz, zaczyna, to się mówi imię Ojca, a jak się kończy, to się mówi chwała od dziecka i ja dopiero w Ameryce dopiero się dowiedziałam, co to znaczy chwała Ojcu. W słuchaczkach chciała się pomodlić do radia, ale mówisz, no już kończy się program, już nie da rady, bo to mówię, chociaż troszkę, to widziałam chwała Ojcu. No, dopiero wtedy odczułam tą piękną modlitwę chwała Ojcu. A zatem Pani Tereso, całe życie uczymy się i całe życie zbieramy to doświadczenie, które jest doświadczeniem i religijnym, i życiowym, i modlitewnym. Dziś o fenomenie katolickiej młodzieży pozdrawiamy i dziękujemy tym wszystkim, którzy są razem z nami i tym, o których przed chwileczką wspomniał Pan Profesor, zaangażowanym, poświęcającym się. Chociaż Pan Profesor mówi o takich młodych kapłanach i młodych siostrach, to proszę na Światowych Dniach Młodzieży przyglądnąć się, zauważyć tych nawet starszych od Pana Profesora, Pana Posła, kapłanów, którzy niemalże z całego świata przybyli z młodzieżą. Często wyglądając przy tej młodzieży jak dobry pradziadek, a jako kapłan z tym sercem gorącym, duszpasterskim przemierzali setki kilometrów, tysiące kilometrów, by pokazać Kościół, żywy Kościół, Kościół młodych. O harcerzach miało być. Tak, ja chciałbym jeszcze dwa, trzy zdania poświęcić środowisku harcerskiemu, jako że w dniu dzisiejszym już pewno położyli się do pryczy obozowych, zlotowych, gdyż dzisiaj rozpoczął swój zlot na krakowskich Błoniach Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, ale również Związek Harcerstwa Polskiego. OOPIE, największe organizacje harcerskie działające w Polsce, wystawiły kontyngent ponad 2000 druhen i druhów skupionych w rozmaite oddziały służb. Służby porządkowej, służby ratownictwa, służby medycznych, służby drogowych, służb informacyjnych, przeróżne służby, do których przygotowywali się po wiele miesięcy i harcerki i harcerze, druhny i druhowie zdobywają dwie sprawności. Zdobywają tradycyjnie na okoliczność pobytu papieża w Polsce białą służbę. To jest znaczek, który naszywają na mundur wtedy, kiedy wykonają określone zadania o określonej trudności. I druhny i druhowie, cała ten kontyngent przeszło 2000 druhen i druhów, tę sprawność zdobywa, czyli wykonuje konkretne działanie i za konkretne działanie zostaną uhonorowani tym znaczkiem. A drugi znaczek, drugi symbol, to jest sprawność korzenie wiary. Akurat na ten rok, na rok 1050 rocznicy Chrztu Polski, w Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej opracowano program tej sprawności, która między innymi związana jest nie tylko ze służbą, czyli z czynem, ale również z poszerzaniem swojej wiedzy na temat chrześcijańskiego rodowodu Polski. Czyli nie tylko pielgrzymki do miejsc znaczących dla naszej wiary, ale również działania na rzecz tych miejsc. W rozmaity sposób realizowane, czy to remonty kościoła, czy to wsparcie parafii, czy to tworzenie stronki internetowej, w której informują o danym miejscu. Także szalenie dużo działań i wielkie nastawienie na świadome doświadczanie tej rocznicy.
druhnom i druhom, wszystkim harcerkom i harcerzom i skautom, którzy zaangażowani są w Światowe Dni Młodzieży, serdecznie dziękuję. Jestem dumny, że jestem harcerzem, że jestem instruktorem Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Dziś w kręgu ognia z wami nie byłem, ale duchem jak najbardziej. Dziękuję wam, druhny i druhowie. Dziękujemy za wybór Torunia. Pan minister. No, mimo że ogniska nie było na dziedzińcu, to jednak rzeczywiście... Ale ogień w sercu ale jest. Ale ogień właśnie tak. Tutaj jest, sercu się za to rozpala znakomicie, bo trudno wdzięczniejszy temat jak rozmowa o tym, co podlega naszej pielęgnacji, takiej najbardziej starannej, najbardziej ukochanej i takiej, no, która jest nam oddana, ta osoba, te osoby w nasze ręce, pod naszą ochronę. Jest wtedy dane. Wychowanie, właściwie no, kondycja katolickości i młodzież katolicka w Polsce to jest, jak mówiliśmy już wcześniej, problem naszej odpowiedzialności. Naszej odpowiedzialności za to, jaką drogę pokażemy, w jaki sposób, z jaką prawdą tym młodym ludziom, żeby oni zechcieli to przyjąć i zostawić w swoich sercach wiarę jako coś, czym żyją. Coś, czym żyją i co zechcą pokazywać innych. Te trudy, tak jak mówiliśmy też, udawania się w tę długą pielgrzymkę, trudną, bo jednak trochę oddaloną i od internetu, od telewizora, tak. od ciepłej wody w kranie, od wanny, a jednak po to, żeby tam pójść i wysilić się dla Chrystusa. Tak naprawdę nie dla zarobku, nie dla zysku, nie dla lepszych ciuchów, bardziej, że tak powiem, wyszukanych formuł językowych, tylko dla prostej modlitwy. I wszyscy idą w to samo miejsce. Ludzie różnych narodów, tu pan profesor bardzo pięknie podkreślił, to jest naprawdę potrzebne, żeby powtórzyć, że taka nowa narodowość się, można powiedzieć, w takich sytuacjach powstaje, bo nie ma ona ani odniesienia do koloru skóry, ani do języka, ani do zwyczaju. Jedynym zwyczajem, identyfikatorem i tożsamością jest wiara. I ta wiara ściąga tutaj ludzi z całego świata. Byłoby oczywiście cudownie, gdyby nasza wiara kwitła i była piękna, ale byłoby też wspaniale, gdyby się nie stało tak, że do Polski będą inni przyjeżdżać, żeby pokazać innym skansem, jak wygląda rezerwa ludzi wierzących, prawda? No bo jednak istotą jest to, żeby apostolstwo naszej wiary skutkowało rozwojem i rozprzestrzenianiem się, a dalej umacnianiem na tych obszarach, gdzie jest. Tymczasem sytuacja jest raczej odwrotna, natomiast wiele można, no bo oczywiście sprawa prześladowania chrześcijan i tak dalej, to jest temat w innym miejscu, ale naszą rolą jest pomoc w umacnianiu wiary tym młodym ludziom, rozumieniu jej coraz głębszym i, no i przekazywaniu innym. Bardzo gorąco dziękuję za to dzisiejsze spotkanie, za to zastanawianie się nad fenomenem katolickiej młodzieży i to, co fascynuje w Światowych Dniach Młodzieży, oprócz tych wszystkich wymiarów wspomnianych i niezauważonych, a wartych podkreślenia jeszcze na zakończenie, na kanwie tego, co przed chwileczką powiedział też pan minister, nawiązując do spostrzeżenia pana profesora, pana posła o tej wspólnocie jednego języka, jest to język ewangeliczny, to, że Światowe Dni Młodzieży ukazują pewnego rodzaju wspólnotę wierzących, którzy nie odrzucają swojej przynależności narodowej. To wciąż jest wymiana
kultury, przez język. No, a jak ktoś jest Żydem, to co według katolika? Pewne symptomatyczne dla danego narodu sposoby mowy, tej niewerbalnej mowy ciała, ale to jest duma ze swoich barw narodowych, to jest gromadzenie się wokół tych barw narodowych, a zatem ta młodzież katolicka to młodzież zgromadzona z różnych narodów świata, dająca świadectwo o swojej przynależności do konkretnego narodu czy też państwa, poszukująca głębszej więzi z Jezusem Chrystusem. Życzę owocnych przeżyć na Światowych Dniach